Cześć, z tej strony Jan Kieliński, ze mną jest Andrzej Wrzosek. Jesteśmy w Kalnicy, to jest pierwszy dzień działania tego bike parku. Mamy 2022 rok i pokażemy Wam, dlaczego ten bike park jest dobry dla każdego. Dwójeczka została naklejona na jedyneczkę, bo to znaczy, że to jest drugi dzień działania tego bike parku. Pierwszego jeździliśmy wczoraj, a dzisiaj będzie drugi dzień, niedziela. Proszę bardzo, prosta sprawa, bez ręki. Ogólnie jest takie przekonanie, że Kalnica jest tylko dla osób, które potrafią skakać i jest trudna, ale to nie jest prawda. Jesteśmy na początku tras flowowych, tras łatwych. O proszę, dzieci jadą. Pokaż dzieciaku. Ciao. Małe kreciki. No jak widzicie, nie ma problemu z trasy flowowej. Teraz łapcie kilka ujęć właśnie, jak te trasy wyglądają. I to, co jest fajne, to są flowy, jak powiedzmy takie twistery, jest ich 3 do 4 i po kolei zaczniemy od najłatwiejszych i zobaczycie, jak to wygląda z perspektywy jazdy. Łącznie mamy 4 trasy, które możemy zakwalifikować do tras łatwych, takich gdzie mamy falki, stoliki, trasy zielone, trasy niebieskie. Jednak te trasy są dość krótkie, po kilkaset metrów. Różnica z niższej na bike parku tylko 90 metrów i to bardzo dobrze, bo dzięki temu mamy bardzo duże zagęszczenie tras, łatwiej je utrzymać. Na trasach mamy naprawdę gęsto przeszkół, czyli podczas takiego zjazdu czujemy, że zjeżdżamy przeszkody, przeszkody, zakręt, zakręt, cały czas coś się dzieje i dzięki temu możemy te trudniejsze przeszkody wielokrotnie powtórzyć w ciągu dnia. Na pewno mieliście takie sytuacje, że przyjeżdżacie do bike parku, myślicie o jednej przeszkodzie, jak w końcu ją skoczycie, to w ciągu dnia ją zrobicie 5 razy, a tu jesteście w stanie ją zrobić 10, 15, a nawet 20. Po prostu często powracacie na przeszkodę, do której się już przekonaliście. Moim zdaniem to naprawdę jest duży plus małych bike parków, a szczególnie tak dobrze przygotowanych jak Kalnica. Teraz pięknie na ekranie Wam pokazuję nową przeszkodę, jaka pojawiła się w Kalnicy w tym roku, czyli naprawdę mikrodropy, takie mikro, że można po nich zjeżdżać, nie trzeba na nich skakać, ale to świetnie pokazuje, że Kalnica z roku na rok staje się bardziej cywilizowanym bike parkiem. Chodzi mi o to, że już nie jest tylko dla hardkorosów, ale rzeczywiście, jeżeli nie jesteśmy asami skakania, mamy tu coś dla siebie i spokojnie, zaczynając od 3 takich najłatwiejszych trach, przechodzimy do 4, którą teraz widzicie na ekranie i ciągle możemy sobie delikatnie progresować, powtarzać bardzo często te same elementy i się świetnie bawimy. Naprawdę w Kalnicy za każdym razem bawimy się fenomenalnie. Podczas przerwy obiadowej chciałem Wam troszeczkę więcej poopowiadać o trasach, ale zapomniałem, że to wszędzie leci ciężki rok i musimy znaleźć sobie jakieś inne miejsca. Podjechaliśmy do trasy, która teraz jest zamknięta, to jest Big Airline. I to są hopy, które mogą być ciekawe dla dwóch osób. Jedne to te, które chcą przyjść i poskakać, ale to już jest naprawdę duży hardcore, a drugie to ci, którzy chcą przyjść i popatrzeć, bo tu naprawdę można przyjść, usiąść na łące i zobaczyć. Zresztą zobaczcie sami, jak wielkie są te hopy.
Andrzeju, tak? Wytłumacz mi, co tu się dzieje. Bo tu jest coś i tam jest coś. No, ogólnie jest taki mały chicken line tutaj, ale normalnie to powinno się skakać stąd w kołyskę, dalej w lewo, no i wrzucimy dwie bandy i na duże hopy. Zaraz zobaczymy, jak duże. Nie duże? Ta jeszcze nie. Andrzej jest na wybiciu, a lądowanie zaczyna się tam. Zobaczymy jeszcze z perspektywy wybicia. No i proszę bardzo, tak, hop. No tam lądowanie, Andrzej na kolejnym wybiciu. I podobno tamto już jest naprawdę dużo. Proszę bardzo, tak wygląda druga duża. I jedziemy do największej, dużej, dużej, dużej. No jak widzicie, to jest duża, duża, duża. Tu jest Andrzej, tu jest Lucek, a tu jest lądowanie. Będziesz latał? Tak. Tak. Jak mi się ręka pozrasta do końca, to też. I proszę bardzo, takiego typu hopy, czyli duże przeloty, szalone szarki. Ciągną się aż w zasadzie do samego końca. Tak wygląda lądowanie, trochę przeorane. A wybicie jest tam, gdzie jest Lucek. Tam wylatuje się na wprost, a to pod kątem 90 stopni. Zjeżdża się już do samego miasteczka. Kończymy nasz weekend w Kalnicy, 2 dni i nie udało nam się wszystkiego nagrać, nawet nie udało nam się przejechać wszystkich teraz, już nie mówiąc na przykład o całym Skills Parku na dole, który mamy dostępny. Jest ich teraz naprawdę masa, mamy dodatkowo jeszcze 2 asfaltowe pump tracki, 2 tory dualowe. Dlatego jestem przekonany, że Kalnica to jest jeden z tych bike parków, gdzie koniecznie chcemy was zabrać. Chcemy zrobić wyjazd do Kalnicy i do Dolnej Morawy po 2 dni w każdym miejscu, pod okiem Andrzeja Wrzoska i Piotra Krajewskiego, czyli naszą elitę, jeżeli chodzi o szkolenia skakania. Jestem przekonany, że poza tym, że możecie tutaj świetnie nauczyć skakać, to też spędzić super czas z fajnymi ziomeczkami rowerowymi i to bez znaczenia, czy macie lat 20 czy 50, bo to miejsce jest super dla każdego, a nasze wyjazdy też są dla wszystkich tych, którzy chcą pojechać, dobrze się bawić i czuć trochę luzu. Dzisiaj to by było na tyle, naprawdę bardzo, bardzo polecam wam Bike Park Kalnica. No i na koniec pamiętajcie, że jeżeli chcecie, żeby ten kanał rósł, to zostawiajcie łapki w górę, zostawiajcie subskrypcję i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć! Cześć Lucjan, fajnie się spotkać tutaj w Bike Parku. Sam przyjechałeś? Na rowerze przyjechałeś? Tak, na rowerze. Do Kalnicy? No, no tam za górką, tam w moim Międzybrodzie jest, co? No tak, nie moje, za górą. Nagrywa się? Tak, nagrywasz. Kurde, znałem na górę, też podjechałeś sam? Tak, 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 dokładnie. Tyk, tyk.